Siemaneczko, witam was. Słuchajcie, wczoraj wieczór jeszcze zaliczyłem na awarii. Kurde, koła pasowego w traktorku. Objechało się tutaj. Nie wiem, czy zobaczycie na tym łożysku, tutaj na tej piaście, można powiedzieć. Też się, kurde, mi objechało, bo to jest taki w kształcie śruby, no oktagonu, można byłoby powiedzieć. To i się objechało, ale trochę pilnikiem postaram się podjechać. Mam nadzieję, że coś z tego jeszcze będzie. Zamówiłem nowe koło, bo tutaj, no w ogóle tutaj, no, do wyrzucenia na złom tak naprawdę to jest. No i trzeba nowe założyć, kurde. Mam tylko nadzieję, że będzie trzymało to się na tych zębach, że nie będzie lipy jakiejś, bo wtedy trzeba by było całą tą wymieniać tutaj, całą tą piastkę, kurde. No, mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. No zobaczymy, co to z tego będzie. W każdym razie awaria wczoraj, jeszcze wieczorem, kurde. Zamówione już mam, zamówiłem, także mam nadzieję, że przyjdzie w miarę szybko, żeby trawa nie zdążyła dorosnąć. A ja się dzisiaj zabieram, słuchajcie, za serwis. Zacznę od tego, żeby spuścić olej z silnika, wymienić filtr oleju. I chciałem wczoraj do tego filmu jeszcze dorzucić, wam powiem, ten materiał, kurde, z tego jak robiłem te serwisy mostów, ale niestety nie mam materiału, gdzieś przypadkiem wykasowałem. Na karcie było, jak zawsze z rana włączyłem format karty i tyle, no i na tym się skończyło. Ale może wam tak pokrótce opowiem, jak to wyglądało. Leję ten olej 80W90 Limited Slip GL5 LS tak zwany. No i tutaj tak samo z przodu jak i z tyłu mamy trzy otwory. Jeden mamy do zalewania oleju, tutaj mamy poziom, a tutaj mamy spust. No i ja tak zrobiłem, że jak doszło mi do poziomu, tam mniej więcej plus minus 7 litrów wchodzi, jak doszło mi do poziomu tutaj tego oleju, to zakręciłem ten koreczek i jeszcze setkę wpuściłem górą, żeby tam było ciut więcej, tą setkę tego oleju. I tak samo zrobiłem z tyłu. Ogólnie też dzisiaj planuję zrobić małą kąpiel metalakowi, bo kurde, jest tak zajechany, tu aż zachodzi już zielonym i w ogóle, więc karczera uruchomię, trochę go tutaj postaram się przemyć, przepukać. No i tu tak samo z tej strony zrobiłem. Tutaj mamy też trzy, nie? Śruby, spust, poziom i wlot. No i też to tutaj mam wymienione. I tą zwolnicę w lewym kole, to ta zwolnica, gdzie tak mi trysnęło. Dzisiaj będę musiał uważać na to, jak będę robił te następne, żeby mi znowu nie walnęło tym olejem. Kurde, tutaj trochę muszę sobie odsunąć. Miska gotowa, także możemy odkręcać. No i spuszczamy stąd olej. Od tego zaczniemy. Tylko chyba sobie rękawiczkę założę, bo zaraz gdzieś łapy będą uwalone całe. Strasznie śmierdzi ten, powiem wam, ten przekładniowy, czego jak zwał, tak zwał. No i jeszcze dzisiaj muszę się dobrać tutaj, tą osłonkę odkręcić i do góry do hydromotoru, mam nadzieję, że będzie dostęp, żeby w hydromotorze też wymienić, bo tam koło 0,7 chyba wchodzi tego samego oleju, więc trzeba też będzie to zrobić. No i tak, jeśli chodzi o oleje, to będzie, można powiedzieć, serwis zrobiony, tylko zostanie nam, co nam zostanie? No posmarować całą maszynę, ale pierw ją umyję, bo tam chciałbym dobrać też się do tego, kurde. Jak to się nazywa? Chciałbym się dobrać do... Kurde, nierówno tutaj. Chciałbym się dobrać do tych podkładek, tam do tego swożnia, ale tam chyba trzeba gdzieś ściągać jakiś, wymyśleć, bo... Może mi Radek trochę w tym pomoże tutaj, bo on w miarę fachura, jeśli chodzi o te sprawy. Więc się zapytam go, czy nie miałby chwili, żeby coś pomyśleć, żeby jakiś ściągacz tam właśnie zrobić, ale pierw muszę umyć, żeby tam się dostać. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi dokładnie. Kurde, powinna mi ta miska starczyć, tutaj wchodzi siódemka, ta powinna styknąć. Czarniutki już. No ponad rok, więc starczy, kurde, i tak go trzymałem tutaj. Też ta podkładka mi też słabo już trzyma. Też delikatnie się poci, tam nie mocno, ale delikatnie się pociło, no i dobra. Niech sobie zlatuje, zaraz biorę się za odkręcenie filtra. Filtr jest w miarę dobrym położeniu, mam nadzieję, że ten sam mi przysłali, żeby pasował. Tu mamy filterek, tu gdzie niedzie też widzę, pompie mi się coś tam poci, ale to już pociło się od początku i na razie tego nie ruszam, póki się nie leje. Jeszcze też tulejkę muszę tu wymienić na tej łapie, bo kurde, widzę, że jest lekki luzik już tutaj, wypadałoby też ją wymienić, będę musiał zamówić. Miałem to zrobić, ale oczywiście zapomniałem. Kurde, tutaj tak patrzę na ten siłownik. Czasem
A nie, to tylko zimno po prostu, nie. Nie ma oleju, myślałem, że może olej gdzieś tam z niego cieknie. No dobra. To nic, niech tu sobie leci. Zaraz odkręcam filtr oleju, a później będę się zadzwonił. To nie chciałem już go kręcić silnikiem, żeby, bo tu trzeba będzie przestawić po prostu, żeby ten otworek był na dole, wtedy spuszczamy, a później równamy do poziomu gdzieś tu. Nie, na tym kurde nie, a nie jest. Oil level tutaj mamy, nie? Także taka strzałeczka jest, także tu trzeba będzie ustawić, żeby była w poziomie, no i wtedy napełniamy do momentu, aż zacznie nam się przelewać i tam też będzie wyglądało. A co do stworzenia, to ten stworzeń. Tutaj o, ramię chodzi mi lekko lewo-prawo i chciałbym tutaj włożyć podkładki. Mam już podkładki 80, żeby tutaj ewentualnie wcisnąć, tylko trzeba by było tutaj jakiś ściągacz wymyśleć, kurde, jakąś śrubę, jakieś coś, żeby go wziąć tu, wysunąć po prostu do tego momentu i wtedy będziemy mogli włożyć podkładki, to na maksa dać w tą stronę ramię, włożyć podkładki i po prostu wbić go z powrotem i tyle. Zlikwidujemy, skasujemy ten luz po prostu dzięki temu. Także taki też jest plan, a co z tego wyjdzie, no zobaczymy. Nie wiem, czy to dzisiaj zrobię, ale muszę tak czy tak go tutaj na pewno umyć. Porządnie wymyję, już szwasty nawet zaczęły na nim rosnąć. Porządnie wymyję, później smarowanie, więc chyba większość dnia mi dzisiaj zajdzie, powiem wam, o nim ja to wszystko zrobię. No to spróbujemy go tu odkręcić. Zobaczymy, czy pójdzie, czy się podda. Idź. Niełatwo co prawda, ale idzie. A, bo to mi się przyblokował już, ty, ale... Dobry jestem. Teraz to już ręką chyba pójdzie, co? O, nie tak łatwo wcale. Chyba to jeszcze raz. Go tutaj złapiemy. To prezent od brata. Dzięki, brat, za prezencik. Od razu się przydał, można powiedzieć, przy pierwszej okazji. No, tu już by nie poleciało za bardzo nam, bo pewnie poleci. Sobie kapie, żeby tak trafić. I coś przynieść do niego, kurde, jakieś drugie naczynko, bo... No dobra, i tak poleci po łapach, i tak poleci. Chociaż nie był odpalany. Różnie to są opinie, powiem wam. Niektórzy mówią, żeby lepiej go zagrzać i wtedy, żeby olej lepiej ścieknie. Ale z drugiej strony, jak stał kilka dni... Niech sobie wyleci. Jak stał kilka dni, no to tam naprawdę tego oleju nigdzie nie ma na górze silnika, więc jak damy sobie czasu, no to wtedy on elegancko nam powinien zlecieć, nawet jak jest zimne. No i tak też się dzieje. Może w zimowych warunkach, może nie, ale tak, teraz jest ciepło, tam plus 20, plus minus, to chyba spoko. Dobra, na razie niech sobie obcieknie. Zaraz coś przyniosę, jakiś woreczek czy coś, żeby przez woreczek go zabrać, bo inaczej to teraz będę cały uwalony te. No i dobra, zleciała całość, tylko przetrę tutaj delikatnie ten syf i można będzie wkręcać filtr. Wygląda na to samo, że jest ten sam. A to prawda, numerki inne na nim są, ale powinno być spoko. Dobra. Żeby go smarnąć niby olejem, ale delikatnie uszczelkę. Lekko tusta była. Zalewać nie zalewam filtra, on tutaj zaraz go zakręci. Niby mógłbym, ale... Jak mamy wkłady, to nie zawsze też się przy wkładach nie możemy tego zalać, więc... Więc sobie też nie będę tego robił. Ręką tylko dokręcam. I wystarczy, dobra. To mamy, zaraz tylko korek wrzucam. Zleję sobie olej do baniaka, albo w sumie pierw naleję, to będę miał pusty baniak na niego. No i zbierę wtedy odpałka i biorę się za zwolnicę. I tak po kolei. Dobra, to zalewamy, to tak, żeby nie rozlać. Wypadałoby to zrobić. Czy jakiś papruch mi tu wleciał. 6-8 chyba wchodzi, zaraz jeszcze sprawdzę. Piąteczka na luzaku wchodzi na początek.
No i mam to. Tutaj wychodzi mi równa 7 litrów. Total system 7,5 pisze nawet. B33. Mam tu ściągnięty całość, kurde, tego, jeśli chodzi o mycelaka, o ten silnik. Nawet ustawienie luzów zaworowych, wszystko jest pokazane. No ale to mamy w każdym bądź razie. Tu jeszcze pokazany jest też filtr powietrza, który też mam, będę musiał wymienić zaraz. Dobra, no to nic, to 7 na luzaku możemy lać, a może i nawet więcej. 7,5 jest total system, czyli z filtrem, ze wszystkim, więc pewnie 7,5 pójdzie. No i dobra, tam 7 z groszem mamy wlane. Niech sobie obcieknie, a ja biorę się za filtr powietrza, czyli tutaj musimy się dostać. Ja czy w ogóle zawalone będzie mocno. Oż kurde. Ale to nie ma co się dziwić, jak tylko parce. Tylko pytanie, czy z tym środkowym wkładem mi przysłali. Pewnie nie, ale widzę, że ten środkowy jest czysty. Chyba nie zamówiłem tego, kurde, a to oddzielnie się chyba zamawiało. Pumpucha, zaraz się zobaczy. No dawaj ty, kurde. Nawet nie sprawdziłem, czy ten, ale no kurde, raczej musi być ten. Nie, jest wewnętrzny też, zobaczcie. Okej. Okay. Tylko jakiś kurde jajowaty, co to jest? Czy on jakiś taki zgięty? No wyłaś. Nie, tak. Ten typ tak ma chyba. Tak, będzie dobry. Czyli mamy obydwa. Komplet. Już nie pamiętam, co zamawiałem. Już ubrudził, kurde, rękawiczka. No, ten nie wygląda źle, powiem wam szczerze. Chociaż nie, jest już zasyfiony. Dobra, ten siedzi. Teraz drugi wrzucimy. I można zamykać. Turbo będzie świeżym powietrzem oddychać teraz. Dobra, siedzi. I zakładamy. Dobra, wszystko mam pozlewane, poogarniane. Więc podjeżdżam do przodu, córka mi powie mniej więcej, gdzie będzie pozycja tego spływu oleju. Zacznę od tej lewej. To lewa strona będzie ogarnięta. Nie widzę cię zaraz, nie będę widział. Jeszcze? Ona zaraz sprawdzę, bo równo jest na dole? Jeszcze troszkę, musi być tutaj, Paulinko. Tutaj, o, dobra. Gdzie ona jest? No jadę. Dobra. Zobaczymy jeszcze, żebym 3 razy nie gasił. Nie zapalał, no. Teraz zobaczę. No i dobra, delikatnie jeszcze ruszę i będzie idealnie. Dzięki. Tak, mam już to poluzowaną. Ten korek cały i ostatnio właśnie tak to miałem rozwiązane, tylko problem jest taki, że mi wleciał korek, mi wystrzelił ten olej, to jeszcze korek mi wleciał i mi przytkał to i zaczął mi się napełniać, nie wiedziałem, co z tym zrobić, dlatego narobiłem bałaganu, tam musiałem piachem zasypywać to wszystko. Dobra,
Dzisiaj spróbuję tego błędu już nie popełnić. Zobaczymy, czy się uda. Bokiem się ustawię, w razie jak mi chrapnie, ale już dzisiaj chyba to przytrzymam trochę, tak żeby, kurde, coś na pewno się uleje, tylko tak na luzaku to robiłem, tak, i efekt był słaby tego. Niby nie powinno być tak duże ciśnienia, ale no było. Spróbuję powoli, powoli to. O, tu idzie zgodnie z planem chyba wszystko. Na magnesach, na mostach, słuchajcie, miałem tylko taki pyłek, jeśli chodzi o metal. Także bez tragedii. Tutaj nie ma magnesów w zwolnicach. Ogólnie, ale tam na magnesach, w mostach było wszystko ok i w normie. Wydaje mi się, żadnych dużych kawałków, żadnych nawet takich mniejszych kawałeczków. No, ja tu już przepracowany, zobaczcie. Zobacz, jak będę zlewał, czy będzie jakieś tam upiłki będą, ale mam nadzieję, że nie. No, magnesu nie ma, szkoda, że nie dali. Może tutaj nie ma co się tak zjechać i zepsuć. Także spuszczam to, ale daję, ten olej to śmierdzi, także nie wiem co. Spuszczam tego, zaraz przejeżdżamy w poziom i zalewamy. Dobra, mamy olej zlany. Mogę ruszać do przodu maszyną, w sumie to do tyłu, żeby ten poziom był, ta. Do tyłu ruszę i można będzie zalewać. I tak też zrobimy. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie wożenia gruzu, jednak ma awarię na robocie kierowca, także przełożone jest na jutro. I tak też zrobimy. No i jest równiośko, dobra. To co, zaciągamy świeżynki i nalewamy zaraz. Teraz tak, tylko tu mam, kurde, już w baniaku niewiele. Już trochę jeszcze jest, muszę pod skosem naciągać, bo nie mam dłuższą, znaczy mam dłuższą rurkę, ale żeby je nie musiał ten przekładać, to tak spróbuję to naciągnąć. Koło 0,7 trzeba by było naciągnąć, jak do tamtego wchodziło. Tylko podziałka jest niestety tylko do 536 ml, nie wiadomo dlaczego. Ale zacznie się wylewać, to będziemy wiedzieć, że mam 500 tutaj, no to będzie wystarczająco tyle. Fajna zastrzykawa, wam powiem, daje radę. Dobra, wejdź tam teraz, dobra. I wlewamy. Słuchajcie, drzwi w końcu zamówione, no i skończyło się na necie. Tam szukałem, chciałem znaleźć takie w jakiejś nie za dużej cenie, a żeby też w miarę tą termoizolację były, no i żeby ta ościeżnica chociaż była jakoś izolowana. I zamówiłem z firmy Lucar. Są opinie, więcej dobrych jak złych, wiadomo, że złe też się zawsze trafiają. Myślę, że będą wystarczające. 90 w antracycie, Thermomax jakieś, 4008 zł wyszły z dostawą. Tak jak żonie się podobały, tam szyba jest w lusterku. Kurde, już mi się ulało. No więcej nie wejdzie. Jakby nie było. Dobra, zaraz troszkę jeszcze psiknę i ten, i można korek zakręcać. Gdzie ja go mam tutaj? Wyczyszczony już. Psiknę tylko tak trochę i ten, to i tak będzie się, wiadomo, wylewać. Żeby też za mało nie było. Zanim się uleje ta reszta, to zdążymy zakręcić. No, także drzwi. Tam koło 3 tygodni chyba oczekiwanie, czy nawet, nie wiem, czy nie szybciej. Wydaje mi się, znaczy to tylko moje zdanie jest, że tam wydawać na drzwi 7 czy 8 tysięcy to sensu chyba jakiegoś nie ma większego, przynajmniej dla mnie. I te UD całe, tamten, ta przenikalność termiczna jest chyba 1,1, jak się nie mylę. Ich 72, jeśli chodzi o szerokość. No i tak to wygląda.
Okej, to dobieram się do tego hydromotoru tutaj. Zobaczymy, czy w ogóle jest tu jakieś dojście, czy ja dobrze myślę, bo to niekoniecznie musi występować. Jakieś syczenie też tu z hydromotoru słyszałem przed chwilą. Nie było odpalone. Co my tu widzimy? Tu coś? Nie bardzo, kurde. Żeby jakiś do wlewu tutaj był. Tu się przysiera coś już. Kurde, to chyba tylko od boku będzie. Tutaj mamy jeden. Tu widziałem jeden. To by był chyba ten do poziomu. Czyli pewnie jest podobnie jak w zwolnicy. Może tu będzie ten od poziomu, a na dole chyba od tamtej strony będzie widać. Od spustu chyba i tak to będzie wyglądało tutaj. Gdzie to kurde było teraz? A tutaj, tu mamy spust chyba. A tu poziom. No nic, wlejemy tu bez problemu do tego, więc tak to trzeba będzie też zrobić. O, dobra, jest. Poszło. Jakaś uszczelka widzę jest. Taka zielona. A to sobie już wyjmę. Miskę trochę przesunę. Ty, czemu on taki przezroczysty jest? O co chodzi? Próbuję zapach obczaić. Nie, to samo. Kurde, już mordę uwaliłem. Tylko czemu taki przezroczysty jest, pierdzielony? No to jest na stówę hydromotor, no tu nic innego nie ma. Tak naprawdę. Tylko jakiś taki czyściuśki, kurde on. Ten taki żółty. I też leje się na ostro z tego. To powinien być niby poziomujący. Tu od góry, ty jest tutaj. Mamy tu wlew. Tutaj jest wlew. No ale to tak czy inaczej to będzie poziomujący. Tylko czemu on taki czysty jest, pierdzielony? Jakiegoś bałaganu nie narobił teraz, kurde. Czekajcie, upewnię się, wskoczę sobie na forum jeszcze. Okej, słuchajcie, wstrzymany ten na razie proces zostanie tutaj, bo nie jestem pewien na 100%, czy na pewno robię to, ta barwa mnie tego oleju trochę dziwi. I w związku z tym przeszukałem tam forum, ale nie za bardzo cokolwiek na forum znalazłem. I w związku z tym napisałem na forum właśnie Mecelaka, czy mu ktoś podpowiedzieć dokładnie, gdzie do tej przykładni jest ten wlot i wylot. Wydaje mi się, że to jest tutaj, ale chciałbym się upewnić, żeby nie było, że spuszczę ten olej, a później będzie bałagan, bo nie będę miał, okaże się, że jakiś inny tam idzie, że w ogóle w złe miejsce celuję. No jestem prawie pewien, że to tutaj, ale wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego nie, na razie odpuszczam temat, zobaczymy, czy chłopaki ktoś rzeczywiście się znajdzie, może mi odpisze dokładnie, bo poprosiłem tam o zlokalizowanie otworów właśnie wlewu i w ogóle tam wytłumaczyłem trochę, więc wydaje mi się, że powinni chłopaki zrozumieć, może ktoś napisze i powie, wtedy będę wiedział i wtedy się na to wezmę, a jak nie, no to zanim będę wiedział na 100%, po prostu odpuszczę temat i mogę to zrobić w jakiś kolejny dzień czy coś takiego, żeby nie narobić bałaganu. Także zostawiam to, zaraz ruszam do przodu, zwolnica, zalewamy tą zwolnicę, ściągamy tą, spuszczamy stąd ten olej, no i temat będzie załatwiony. Dobra, leci czwarta zwolnica. Słuchajcie, i spadam teraz, bo jednak się uda coś przywieźć dzisiaj tego gruzu. Tam sytuacja awaryjna jaka była, została ogarnięta, więc w związku z tym mogę jechać. No i tak też robię. Pakuję się w busa zaraz i jedziemy tam ogarnąć ten załadunek. No i przyjedziemy tu, od razu idę w sumie po odce, od razu otworzę tutaj, żeby było gotowe. Także może się uda jeszcze dzisiaj z dwa kursy zrobić. Dobra, mamy załadowane, lecimy z pierwszym transportem, ja już tu nie będę musiał więcej przyjeżdżać. Tylko będę czekał tam, a już pan Józef tu będzie robił kursy i da radę. Mamy godzinę, więc pewnie dużo nie zrobimy, a może jeszcze ze dwa. Zobaczymy, jak się uda. Że lecimy z powrotem do nas.
Okej, trzy kursy już zrobione. Jeszcze czwarty przyjedzie. No i na razie to zakręcam, słuchajcie, no bo nie mam odpowiedzi odnośnie tego z tego forum na razie, więc tego raczej dzisiaj nie zrobię. Co będę musiał zrobić, to założyć łyżkę zaraz i tam ogarnę trochę ten gruz, bo żeby zrobić miejsca na jutro. Prawdopodobnie jeszcze jutro będą jakieś kursy. Teraz przyjechały takie plus minus 7,5 tony na jednym jest plus minus. No to trzy przyjechały, to mamy 22,5 tony i przyjedzie następne to 30, a jeszcze trochę towaru chyba jest. Ja jutro rano pojadę tam, to się dowiem co i jak. No i tyle, na razie pakuję sprzęty. Jeszcze mi się przypomniało, żeby sprawdzić ten filterek. Zacząłem, czy on będzie mocno leciało pod ciśnieniem, czy po prostu powoli jakoś, żebym się wyrobił, żeby tylko szybko wymienić. No wielkościowo wygląda, że to ten. Zamawiałem do mecenaka w końcu, więc powinien być, ale powiem wam, że dojście jest słabe. Kurde właśnie, żeby tutaj jakoś nie uszkodzić czegoś, musiałbym tu coś podłożyć i spróbować tak lekko go napiąć, bo nie mam jak tu dojść, żeby gdzieś młotkiem stuknąć, puknąć, bo ręcznie to raczej mi to nie pójdzie. Okej, chyba mi puścił. Wziąłem ten płaski klucz i tak tu z taką dźwigienkę zrobiłem o ten. Tak, jest. Tylko teraz pytanie, czy on mi nie będzie tutaj, czy tutaj nie będzie ciśnienia, że będzie zapieprzać ten olej jak głupi. Teraz będziemy wiedzieć, powoli będę odkręcał, no w razie czego jakby się okazało, że tu mamy grube ciśnienie. Mam tylko nadzieję, że to będzie ten filtr. Ja może go sobie przygotuję w sumie i rozpakuję. No w razie czego jakby miała być szybka akcja. Poszło coś, spieprzaj kurde. Uż ja pierdykant. Coś tam leci, ale szybko wymieniam i ten, i zakładam drugi. To jest ten sam. A, jeszcze sobie chlupłem prosto. A nie, więcej już nie leci. Tyle, co miało polecieć, to poleciało, więc nie ma tragedii. No dawaj, kurde. Rzecz pozornie łatwa. Nie zawsze taka jest. O, chyba wlazł. Dobra. Jest, mamy to. To co, dokręcam i sprzątam bałagan. I kolejna rzecz zrobiona. Wymieniane ostatnio. Ma już syfu w sobie, powiem wam. Jest zafajdany. Czyli to był jego czas. Okej, zapinam łychę i jadę z przodu tam poogarniać pierwa, później dopiero się wezmę za ogarnianie maszyny. Dobra, przyjechałem tutaj i tak myślę, co tu zrobić lepiej pierwszego, a co następnego. I kurde, chyba wezmę ten gruz tam poprzeciągam trochę dalej, a później ten piach stąd zrobię tu taką kupeczkę tu, bo tu na razie nie będę wjeżdżał, na pewno będę też zagruzowywał tego, więc ten piach będzie mógł być tutaj, bo i tak muszę się go pozbyć tu spod budynku, jak będę rurę ciągnął. Chociaż nie wiem, czy ta rura będzie szła, nieistotne, ale tak czy inaczej muszę tam się przedostać i ten, na razie ten gruz poprzeciągać. Dobra, słuchajcie, ja z piachem działam, tam sobie przerzuciłem tą kupę, już trzeci raz nagrywam tą scenę, bo kamera zaczęła mi się pieprzyć. I to, słuchajcie, nie jest problem z kartą, to ewidentnie coś w kamerze odpierdziela. Trochę tu ze mną pobyła w środku w mecelaku, co prawda ciepło się zrobiło trochę. I tyle, i już zaczyna odwalać numery, kurde. Ja ten piach stąd ściągam tutaj, żeby jutro mógł pan Józek na spokojnie sobie tu cofać i tu wywalać ten gruz, który ewentualnie jutro przywiezie. Ale to się okaże jeszcze naprawdę, bo rano tam podjadę do pani, spytam się, czy jeszcze można brać. Jeśli się okaże się, że tak, to no to będzie miejsce na to, żeby to wyrzucić, żeby to nie przeszkadzało. A piach tutaj sobie na razie spocznie. Też mi tu nie będzie przeszkadzał na razie. I tak też to będzie się miało. Powiem wam, że tak siedzę, rozkminiam, jak tu podejść do tego spożnia, żeby te podkładki można by było założyć. I wymyśliłem, że popuszczę te zabezpieczenie spożnia, które jest, tam jest śruba chyba 19 albo 21, odkręcę to w piździec i jak tu będę sobie jeździł, coś robił, to sprawdzę, czy mi się może nie wysuwa ten spożeń, może akurat się ruszy, jak na boki chodzi te ramię, może akurat ten ciężar będzie wypychał go na zewnątrz, no i wtedy było ułatwione zadanie, jakoś brechę później to trochę puknąć, tu stuknąć i może by się udało, no zobaczę, spróbuję.
Dobra, mamy to ogarnięte, przerzucona kupa. Tyle co mi się udało odzyskać, to odzyskałem. No i tutaj w miarę wyrównane, także można tu wjeżdżać, sypać. No i tu mamy kupę i teraz właśnie idę tą gruzu, kupę w sensie. Idę teraz po klucz, odkręcę ten stworzeń, zobaczymy czy może jak trochę na dziurach pojeżdżę, bo tu ze 3 łyżki muszę przewieźć sobie tam z tyłu. Więc zobaczymy czy on trochę wyskoczy, chociaż pierdzielony. Może byłaby jakaś szansa, ale jeździł z takim rozluźnionym, aż wyskoczy, że będzie można podkładkę włożyć, później go zabić, chama i tyle. Co tu będzie za klucz? 21 chyba. Wydaje mi się, co tak głośno chodzi? Jakiś dźwięk dziwny słyszę. A, klima, mówię, co to tak głośno chodzi? Dobra, idę po ten klucz. Chyba, że tu mam w sumie. Nie z tej strony, z tej. Wezmę tym, to zrobię. Może nie trzyma mocno jakoś. Nie będę musiał chodzić. O kurde. O ja pierdzielę, panie, kto go tutaj tak zakręcił mocno. Wykręcone mam tą śrubę. Kawał śruby ogólnie. Wątpię, żeby to po prostu go poluzowało, ale po coś ta śruba jest, czyli żeby nie wyłaził, nie? Więc a nóż się uda, kurde, nie podniosę tak. A może podniosę. Przychyla, nie wiem co. Nie pogubię połowę po drodze, ale co tam. Dobra, to jedziemy. Dobra, i rozsypuję tutaj trochę. Żeby to zniwelować. No, ze 3 łyżki przywozę i styknie. Dobra, mam to podrównane. Spalam teraz tam z tyłu. Tam będę miał mecelaka, tutaj nie drogi z przodu bagna. Także jadę tam teraz. I co? Idę go pomycie. Będzie fajna chyba. Jutro trzeba będzie dalej myślać. Prawdopodobnie coś z tymi rurami, no ale zobaczymy jak to wyjdzie z tego dnia, bo dzisiaj też miałem to zrobić. Myślałem, że czasu starczy, a tu niestety, ale brakło i to grubo. Kurde, powiem wam, że spojrzałem na zegarek i godzina 6 się zrobiła, więc w związku z tym zakończam dzień dzisiejszy. Nie będę już dzisiaj wyciągał, nie wyciągnę tego karczera. Tą wodę tutaj puszczę i to wszystko odgryzuję, to będzie 20 albo 21, a jeszcze mam plan z żoną jechać gdzieś, więc nie ogarnę dzisiaj już tego. Nie wiedziałem, że aż tak późno jest, kurde, także zakończam dzisiejszy dzień. Tak to wyglądało, trzymajcie się tam. No i co, widzimy się jutro. Coś działamy dalej, coś rzeźbimy dalej. Idę pozamykać tam ten cały bałagan. I do jutrka. Pozdrawiam, cześć. Słuchajcie, z ciekawości jeszcze wcisnąłem stworzeń. Mówię, a zaprę tak tutaj. Zobaczę, czy idzie. Patrzcie, jak pięknie on wychodzi. Nie wiem, czy to akurat dobrze świadczy o nim. Zobaczcie. Kurde, tylko teraz tak, on mi przejdzie przez to. Nie, to zostawię jeszcze dzisiaj. Ale mamy to na wierzchu, także bezproblemowo, tylko klakson będę musiał skręcić. Jutro sobie wysuniemy, włożę sobie podkładki i koniec to będzie załatwione, ale przed tym trzeba to wszystko umyć. Także od rana lecimy z tym myciem i tak to też będzie wyglądało.